O nie. Jak ja wyglądam? Ani grzywy, ani ogona, wyglądam jak jakiś hipopotam, a nie jak koń. Cześć. Usłyszałam, że masz jakiś problem. To dziwne. Wszystkie konie mają grzywy i ogony, a ja nie. Czy ponia o mnie zapomniała? Nie martw się. Ona na pewno o tobie pamięta. Ludzie mają ostatnio bardzo dużo spraw do rozwiązania. Zobacz, ponia też ciągle próbuje dokończyć jakiś ważny projekt. Albo siedzi i płacze, bo już nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ale gdzieś w jej marzeniach jest już twoja piękna gęsta grzywa i rozwichrzony ogon. Ona też bardzo chce, żebyś jak najszybciej je miał. Pewnie masz rację. Dzięki, Śnieżynko. No to ja znikam. Do zobaczenia. Dobre pytanie, też je sobie zadaję już od miesiąca. Au. 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 Czekaj, kuju. Muszę ci folię z tych oczu ściągnąć. Jakbyś coś widział. Oh.
że jest, chyba dobrze jest. Czemu akurat teraz musi śmieciara jakaś tam jeździć, no? Ja nie wiem. Zapomniałam oświecić, ła. Jeszcze raz. Cio, piesieczku mały. Cio. Dobry piesiek. Włos tu jest, no nie mogę, no. Okropność. Jest prawie taki duży jak wy. Chowaj się, wato.